Dzień dobry Państwu. Dziś Dzień dobry. moim gościem jest Anna Wiewióra, która w firmie Sorius Pro jest już od prawie 18 lat. Jest dyrektorem handlowym i odpowiada również za marketing firmy. Porozmawiamy dziś o doświadczeniach oraz o wyzwaniach, z którymi Ania się mierzyła na przestrzeni tych lat. Ani, jak to się stało, że dołączyłaś do zespołu Sorius? Dołączyłam do zespołu Sorius w 2006 roku. Los tak chciał, można by było tak powiedzieć. Tak się potoczyły moje losy, że trafiłam do niewielkiej wtedy firmy, żeby troszeczkę wnieść, nie wiem, może takiego kolorytu, większego kolorytu w firmie. I wtedy nie wyobrażałam sobie, co może się wydarzyć w firmie, żeby ona nagle urosła. Firma Sorius z czteroosobowego zespołu nagle zamieniła się w zespół kilkuosobowy, 8, 10, 12, aż w końcu stanowimy zespół 20-osobowy. Pamiętasz, z jakimi początkowo mierzyliście się wyzwaniami? Co było takie najtrudniejsze, kiedy byliście tylko we czwórkę? Znaczy, przede wszystkim takie, że Agnieszka ze Zbyszkiem i z Bartkiem wyjeżdżali na wdrożenia. Ja zostawałam sama w biurze. I na mnie spadała ta odpowiedzialność pozyskiwania klientów, opieki nad klientami Zbyszka, wtedy już naszymi, ale to, że nie było na przykład konsultacji zdalnych w tamtym okresie, to było chyba największe wyzwanie, bo wsiadaliśmy w 3 samochody, no i tak, ilu klientów można zrealizować, ile potrzeb zrealizować w ciągu jednego dnia, w ciągu godziny, w ciągu 5, 10 czy 8 godzin. Więc to planowanie prac technicznych u klientów, wsparcia, wdrożeń, to było największym wyzwaniem. Przyniosłam doskonałą innowację do firmy, bo zaczęliśmy korzystać z TeamViewera. Naprawdę to był olbrzymi krok milowy, dlatego że poza wdrożeniami, które były realizowane u klientów, no to bieżące konsultacje mogliśmy realizować zdalnie. Automatycznie wygenerowaliśmy więcej konsultacji z klientami i wtedy można też było sprzedawać jeszcze więcej, żeby wdrożyć u klientów i móc opiekować się większą liczbą klientów. No i to był taki efekt kuli śnieżnej, która rosła i rosła od kilkudziesięciu, potem kilkuset klientów do ponad 1000 klientów. Tak jak wspomniałaś, początkowo byłaś sama w dziale handlowym. Jak to się stało, że dział się zaczął powiększać? W którym momencie to się zadziało? Nie umiem powiedzieć, jaki to był rok, ale potrafię sobie wyobrazić, że to była taka duża potrzeba, też wynikająca z ogromu pracy, bo nie tylko, że byli nasi klienci, to jeszcze już wtedy mieliśmy subdystrybutorów, którzy u nas kupowali oprogramowanie Symfonia. Poza tym no, realizacja, do tego jeszcze wsparcie konsultantów, tym też nadzorowałam, ustawiałam terminarz, pilnowałam harmonogramów. Jeszcze w tamtym czasie trzeba się było wszystkim zająć, nie tylko sprzedażą, nie tylko marketingiem, ale też tą taką pracą też zespołu informatycznego, no bo Agnieszka też często pracowała poza firmą, była na wdrożeniach i Zbigniew podobnie, więc nagle tak się wydarzyło, że mieliśmy jedną osobę, która potrzebowała po prostu przyjść do nas na praktykę. Potem jakiś chłopak przyszedł na praktykę, potem, jeszcze ja byłam w ciąży, więc automatycznie pojawiła się moja następczyni, która potem jeszcze została ze mną w zespole. Z jakimi trudnościami mierzyłaś się, budując dział handlowy od podstaw? Osoba, która pracuje w zespole handlowym, jeszcze szczególnie w takiej firmie informatycznej jak nasza, na pewno potrzebowała się zmierzyć ze stresem. I no nie ukrywam, że tutaj ten element istnieje, bo to jest praca wymagająca. Chęć sprostania wszystkim potrzebom klientów, konieczność pozyskiwania cały czas, nieustannie wręcz, wiedzy na temat oprogramowania, bycia dyspozycyjnym, bo to też są wyjazdy do klientów i bycia też otwartym na takie rozwiązania technologiczne, to nie wszystkie osoby po prostu nadawały do takiej pracy i do takiego zespołu, który z takimi wyzwaniami się mierzy. Jak to się stało, że firma Sorius od wielu lat jest nowym partnerem firmy Symfonia? Rzeczywiście dużo rzeczy miało na to wpływ. Między innymi nasze zaangażowanie w marketing. I nie ukrywam, że pamiętam te czasy, 2007, 2008, 2009 rok, 2010 rok i kolejne lata, jeszcze jak byliśmy pod nazwą Sage
potem Sage Symfonia. To producent oprogramowania organizował konkursy na najlepszą firmę marketingową, najlepsze działania marketingowe, na najlepsze zaangażowanie marketingowe. I nie ukrywam, że ja, stojąc właśnie za tymi działaniami marketingowymi, te nagrody w imieniu Zorius odbierałam. Było mi bardzo miło, że byliśmy dostrzegani. No, po jakimś czasie zrezygnowali z tych konkursów. Nie wiem, co to był jaki był powód tej rezygnacji, natomiast no, uzbieraliśmy kilka statuetek, mam dzisiaj taką ze sobą. To jest jedna ze statuetek, którą otrzymaliśmy jeszcze dla Zorius spółki zookomandytowej za największą aktywność marketingową. A tu rzeczywiście jest rok 2011, no ale to była tak zwana Elwirka. Ja uważam, że sama nagroda też bardzo piękna, ale tak, ta nagroda dawała jeszcze większego wiatru w żagle i chciało się robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej i bardziej efektywniej. Uważam, że to, że mieliśmy dobry marketing, potem budował się do tego jeszcze zespół handlowy, no to pozwoliło nam na to, że jesteśmy właśnie dzisiaj w kręgu platynowych partnerów. Na dziś to będzie już wszystko. Dziękuję, Aniu, za podzielenie się cząstką historii firmy Zorius. A Państwa już dziś zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.